Bierzemy Audika Quattrówkę. Widać 12 roczek, 177 konia, lewy przedni błotnik, 7 dych, maseczka 150, gdzie to jest, nie widzę, tu jest 150, bliżej szybki, o ciekawe 200, tu mokro, jakoś brudny jesteś. Maseczka 200, bliżej szybki. Tu jest krzywe, troszkę to się nie zmieszczy, półokrągłe. 190. Z samego przodu, czy jakoś nie prał jelenia. 140. Idziemy dalej. O, tu 70, ciekawe. Co tutaj flamastrami malowali? 130. Sprawdźmy jeszcze ten narożnik. To maluje półmaski, tu 90, 70, 100, 100, a tu 200, dziwne, czyli przód nie bity, pod szybą bite, czy lakierowane, 80, tu jest koło 200, może jednak przetrę ten miernik, przetrę tu dobrze paluchem. Faktycznie koło 200 pokazuje, a tu bliżej szybki to już 170. Ciekawa historia. A ten błotnik, który się odznacza kolorem, że jest inny, zobacz, stuwa. 140. Tu jeszcze bliżej zderzaka 120. Nie wiem, czy to widać. Poniżej 120. Drzwi obok, może drzwi są. 110, widać? Widać. Drzwi pasażera przód 120, poniżej 110, stuwa. Drzwi tył, prawy przód 200, 10, sam dół 180, górna część już 110, czyli sam dół za rancikiem. Uwe Johansson ze Szwecji sobie psiknął. 120. Te chłopcy wybiórczo malowali ten 70, wybiórczo lakierowali ten samochód, bo tu mówi komar nasrał, tam ptaszek naflekał, tu jeleń norwesko-szwedzki rogiem przerysował. Stuwa, słupeczek, lewy tył, daszek 80-70 z przodu. Krzywo trzymam. 70-60, środeczek 80. Chodźmy do tyłu. Póki co wydawało mi się, że jak go mierzyłem wcześniej, 130, tylna klapa, górna część 140, koło lewej lampki z tyłu 130, góra 130, że coś miał więcej psiknięte, ale jak się okaże, zuje prawy tylny, nie, lewy tylny, nie, lewy tylny, słupek 140, 130, ten błotnik, wspaniałe zapachy, szkoda, że, przepraszam, ptaszyska, że nie możesz poczuć, 150, daszek, tył, 7 dych, druga strona, 180 nawet skoczyło. Przetrę jeszcze 180, lewe tylne drzwi, tu jest 200, tu jest 200, czyli jeden psik, tu jest 150 poniżej krawędzi, nie widać miejsca odcięcia, jeżeli nawet to lakierowali, to musiał być to polski lakiernik z korzeniami z Sosnowca, albo spod Tomaszowa Lubelskiego. O, 140, chwileczkę. 160, 140, 130 nawet. Kawałek dalej przy klamce. 1,9. Góra. Tu jest półokrągłe, to może przekłonować koło 200. A właśnie. Śladu odcięcia, śladu taśmy, śladu lakieru. Zobaczmy głębiej. 80, 70, czyli ingerencja była zerowa. 90, dobra.
drzwi lewy, przedostatni element. Czyli wychodzą nam dwa elementy, a nie cztery pola kierowane. Dziwny narożnik. Dziwnie zrobione, że narożnik maski 180. Zauważ, progi jest lajnowe. Zauważ chlapacze na szwedzką stal, zauważ kolce. Tarcza stoi tu już miesiąc, także ona się musi rozjeździć. Nie, półtora miesiąca. Dobra, te drzwi, wszystko widziałeś. Błotnik lewy przed, nie wiem czy był. 80. Maskę jeszcze raz. Tu jest 90 narożnik. Przód. Tu jest 200, bardzo ciekawe. Kawałek dalej przechodzimy, jest 70. Aha, koło tego ptasiego gówna jest granica. Jakże wąska linia. Nie no, stuwa, 80, już było 200 przed momentem. A jest 200. 120, hello! Może jak krzywomiernik trzymam. Jakie są pozostałości po ptasim gównie? 1,9 jednak, no nie uciekniemy. Tu jest krzywo. Sam przód. Tu jest bardzo krzywo, tu nie zmierzymy tego. A ten narożniczek? 190, 140. I tu znów było 120, a tu było... Tu było 180. No to jest wspaniały samochód. Zobacz, kolor się różni, a lakier w oryginale. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie. Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.